czwartek! Pusty czwartek! Pusty czwartek! W dzisiejszym vlogu będziemy testowali pączki, nasze polskie tradycyjne pączuchy oraz amerykańskie donaty. Naszym zadaniem będzie wykupienie jak największej ilości smaków z poszczególnych pączkarni i testowanie ich w domu. Spróbujemy dzisiaj po raz pierwszy wykupić wszystkie smaki dostępne, a jest ich naprawdę sporo. To najpierw pójdziemy do Dunkina. Wielki pączek. Nie ten wielki pączek. Tamten wielki pączek. Nadchodzimy do Dunkin Donata. Nasz pierwszy przystanek dzisiaj. Pączki dotarły. Oficjalnie nas powaliło, właśnie kupiliśmy wszystkie możliwe smaki w Dunkin Donuts. Pączki będą naszym obiadem i kolacją, bo śniadanie już za nami, a w sumie szkoda. Druga partia. Właśnie dochodzimy do pączków na Chmielnej. Zbliżamy się, trochę się boję. Jeszcze nigdy nie jadłam tyle pączków. Chyba się pojawiło więcej pączków. Zdecydowanie. Druga partia, jedziemy, już jestem głodny. Mam nasze pączki. Jedne są z Dunkina, a drugie z cukierni Pawłowicz. Naszym zadaniem dzisiaj, jak już wspominaliśmy, będzie testowanie pączków. Otwieraj swoje, nikt ich nie jadł przed nami. Jesteś fresh. Uwaga, raz, dwa, trzy! No to teraz raz, dwa, trzy! Walory estetyczne oceniam w moim przypadku mocne 9 na 10. Tutaj mocne bonus na 10. 6 na 10. Każdy z pączków zostanie przecięty na pół, po czym każdy z nas będzie próbował jednej z połówek. Żeby każdy miał szansę spróbować każdego smaku. I będziemy oceniali, który smak jest lepszy. Ameryka? Ameryka. Dobra, dajmy im szansę. Patrzy na mnie ten z piankami. Dobra, bierz z piankami. Są trochę chemiczne. Polewa jest o smaku chyba zielonego jabłuszka. A na dzień chyba jagodowe. Naprawdę niezłe. Naprawdę niezłe, ale czuć tu chemię. To co? Czas na Polskę? Nie wiem, jakie to jest nadzieje, będziemy musieli się sami przekonać. Dobra, jedziemy. Palce lizać. To nie jest czekolada. To jest hałba. Trzeci. Jedziemy z kolejnym. Dziękuję bardzo. Jeden dla ciebie, drugi dla mnie. Ej, co sobie jeszcze dodajesz, krówki? Mi też proszę dodać. Raz, dwa, trzy. Polewa jest mocno słodka, natomiast równoważy ją taki neutralny smak tego ciasta. Krówko, jedziemy. Kolejny. Jest czekolada. Zdrowie. Ten pączek niczego nie urywa. Tutaj niestety polskie pączki przegrają. Wygrywa pączek amerykański, czyli mamy wynik 1 do 1. Ja już mam dosyć. Jeszcze 10. Jedziemy z kolejnym. Klasyczny, amerykański, z lukrem na górze. Wygląda obiecująco, bo nie ma żadnego nadzienia. Jedziemy. Na zdrowie. Czy ty też masz taki delikatnie słonawy posmak? Chyba mamy lidera w klasyfikacji pączków amerykańskich. Bo jest najprostszy, nie ma żadnego nadzienia, żadnej lukrowej polewy. Czas na Polskę. Poczekaj, sekunda odpoczynku. Ja nie dam rady tego do końca nagrać. Zrobimy to! Zaraz ci zrobię mowę motywacyjną, jak Mel Gibson. Będziesz wiedziała, że trzeba podjąć walkę. Jesteś zwycięzcą. Ja zaraz podejmę chyba walkę z Sedesem. Ja myślę, że skoro braliśmy teraz najprostszego pączka, też powinnaś wziąć najprostszego. Weźmy tego. Mam nadzieję, że to jest jakiś dżem. Nie przeżyję teraz pączka z budyniem. Proszę, proszę. Wykrakałeś.
To jest, moi drodzy, prawdopodobnie pączek z serem i wiśnią. Widać złoty pierścień wokół pączka. Co jest złoty pierścień wokół pączka? No to. Ja nie wiedziałam, że to jest złoty pierścień pączka. Podobno dobre pączki rozpoznaje się po tym pierścieniu dookoła. Jest naprawdę niezły. Czy zostało nam jeszcze po 9 pączków? Mhm. O matko, już się czuję powoli. Przeżarty. Kolejny pączuch. Amerykański. Wybieram pączucha z makiem. O matko, uważaj na mak, atakuje gardło. Ma tragedię. Tragedia za to jest w moim brzuchu. Za jakie grzechy? Za jakie? Jeszcze jeden polski pączek i 1/3 za nami. Wasze zdrowie. Wasze zdrowie. Kolejny! Dobra. Tak wygląda dziecko, jak nażywa się cukru. Dobra, polski pączek. Jesus Christ. Malina. Lód malina. Ten pączek jest naprawdę przepyszny, ale mój brzuch odmawia posłuszeństwa. Mój brzuch. Niektórzy zadają 4 pączki przez cały tłusty czwartek. My zjedliśmy 4 pączki przez ostatnie 10 minut. Zostało nam jeszcze tylko 16 pączków. Ale nie na głowę. 12? 12? Nie, w sumie. Poproszę cytrynowego. Ładnie, ładnie cytrynowo. Gierzko. Wybaczcie, ale ja sobie go muszę odpuścić, bo go nie przełknę bardziej. To jest naprawdę fizyczny ból jedzenia tych pączków. Najgorsze jest to, że nie jesteśmy nawet w połowie. To mnie dotrzemy. Masz siłę na kolejnego? Oficjalnie musimy się chyba przyznać do porażki i wezwać nasze posiłki. Nie zawiedziemy was, te pączki muszą zniknąć. Ale niech kogoś jeszcze rozboli brzuch. Przyjechało wsparcie w postaci cieślaków, tak jak zapowiadaliśmy. Zdrowie. Łatwo weszło. O ile sam pampuch jest spoko, to ta polewa to jest sam cukier. Jak widzicie, to jest szybkie tempo, tak samo jak przy piciu. Jemy. A, on nie, kolejny już? Trzecie, nie poddawajmy się, jeszcze 10. Wiecie, że dla mnie to się skończy bonusem BGC? Dla mnie też. Byle u was, dalej, czy to ocieka niezdrowym, jeżeli jedzeniem. Chyba to jest tofi w środku. Czy to jest pączek tofi z tofi? Ja p***ola. To nie jest pączek z tofi, to jest tofi z pączkiem. To się je jak zupę, to jest jak wiesz, jakbyś brała chleb do żurku. Niech on będzie oszukany, ja proszę. Ej, ja już się źle czuję. Pachnie jak kokos. To jest guarafalo. Boże, to jest kokosowe. Jeszcze trzeba je nażyć, żeby przestać jeść. Nie, powinienem włączyć minę Amerykanina. Where's my diet coke? O, wow. O, shit. Smakuje jak mydło. Tropikalna kostka do kibla. Mhm. Nie ma, mam dosyć. Który teraz? Weźmy tego, bo jest jakiś dziwny. Walczymy dalej, jeszcze jest tylko 8. Nie ma wnętrza. Co? Nie. Nie. Tak, naprawdę! Ej, nie, na moim coś jest. O nie, w moim też coś jest. A w moim nie. W moim też nie. Zwijam go sobie w tortillę. Teraz to taki śledzik na raz jest. Jak pierdzielam te pączki, dochodzę do tego... Ty jeszcze nie swojego. Ej! Boże, sam temat... Aaaa, prawdziwy mężczyzna. Ten był zacny. Po dzisiejszym dniu nie spojrzę na pączka już tak samo. Ja też nie. Ja w ogóle nie spojrzę na przykład. Oh my. Jesteście gotowi? Powoli przez... Ej, on wygląda tak trochę radioaktywnie, ten krem. No już nie wiem. Ja już jestem na granicy. O, macie to do sokowirów i ten dopychowa. Zróbmy sobie, na koniec zróbmy sobie koktajl z pączków. O, ej, zmienmy je wszystkie, wypijmy. Dawaj, ty! Dawaj, zmienimy je i wypijemy. Wody się doleje, będzie lepiej, bo mlekiem powiesz. Z wodą? Ej, czy wy już co pierdaczyliście? Tylko jestem pusią. Mówiłem, że się przyda. Wspólną decyzją doszliśmy do wniosku, że trzeba te pączki zmiksować. To był pomysł Michała, żeby nie było, nie nasz. Dzieci w Afryce godują przez niego. Dobra, miksujemy.
3, 4. Polak, to jest porada konsumencka. Masz 6 pączków, zjedz każdy z osobna. Nie mieli. Obawiam się, że nie podołamy. Znaczy, nie chcę nic mówić, ale no, moja łyżeczka nie chce uciec. Także wynik naszego challenge'u... Jak macie 6 pączków, to sobie je zjedzcie. Bogam, tylko nie miksujcie. Poddajemy się, nie ma żadnych. To smutny film. Pamiętajcie... Rzucam kielich i pączki. A, to dalej walczy? Nie. Koniec. Pa. In the eye.